Na taką inicjatywę czekaliśmy. To jest niezmiernie ważne, abyśmy mieli wykształconą młodzież, którą następnie jak najszybciej możemy wdrożyć w funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej. To jest bezwzględnie potrzebne. Edukacja jest podstawą dla naszego społeczeństwa. Oferujemy specjalistów, którzy będą niezbędną wiedzę przekazywać oraz pokazanie, jak funkcjonuje granica, jak funkcjonuje służba celno-skarbowa w Polsce. Rozumiem, że podczas lekcji zajęcia praktyczne również ten urząd, jak i granica, będzie dla uczniów otwarta. Oczywiście tak, na tyle, na ile oczywiście pozwala prawo. To jest nadzór dyrektora Izby Administracji Skarbowej nad programem, nad merytoryką tych godzin, które dedykujemy uczniom klasy celno-skarbowej. Mamy zrekrutowanych wykładowców do tego przedsięwzięcia. Finiszujemy z programem szkoleniowym. Czuwa nad tym zespół naszych fachowców, też wykładowców, szkoleń dla dorosłych. Borykamy się teraz z dużymi brakami kadrowymi. Rekrutujemy funkcjonariuszy przyszłych do pełnienia służby na granicy państwa. Mamy na wschodzie najdłuższy odcinek granicy państwa. Granica z Białorusią, granica z Ukrainą. Funkcjonariusze, młodzi ludzie są nam bardzo potrzebni. Zainteresowanie pracą w naszej służbie było od dawna. Aktualnie również jest duże zainteresowanie. Szkolimy naszych funkcjonariuszy, których przyjmujemy do służby. To jest program dedykowany nowo zatrudnionym przez Krajową Szkołę Skarbowości. Staramy się, aby jak najwięcej z tych wyszkolonych zostało w naszych strukturach, bo inwestujemy w nich poprzez szkolenia. No, dzisiaj udało się doprowadzić do finału rozmowy, które w zasadzie rozpoczęły się 2 lata temu. To były takie wstępne rozmowy na temat utworzenia klasy służby celno-skarbowej. No oczywiście od pomysłu do finału daleka droga, bo przy tym musi być oczywiście akceptacja władz, czyli tutaj dyrekcji, dyrektora Izby Administracji Krajowej w Lublinie, jak również władz samorządowych, czyli tutaj w tym przypadku organu prowadzącego i pana starosty. W związku z tym, że pan starosta, jak również i zarząd ciągle widzi potrzebę jak gdyby zmian w oświacie i rozszerzania profili nauczania, ten pomysł przyjęto z aprobatą. No i teraz tylko czekają na finał, czyli ile kandydatów będzie we wrześniu, rozpocznie naukę. Nabór już rozpoczęty. No tak jak wszystko w tym roku z opóźnieniem, więc rekrutacja rozpoczyna się właśnie dzisiaj. Trwać będzie aż do 15 sierpnia, więc mam nadzieję, że młodzież, która od wielu lat interesuje się klasami mundurowymi w naszej szkole, również zainteresuje się klasą o profilu służby celno-skarbowej. Natomiast ilu będzie kandydatów, ilu chętnych, trudno na dzień dzisiejszy na to pytanie odpowiedzieć. Ja bym życzył sobie, żeby to było co najmniej 2 klasy, ale nie chcę być pazernym. Myślę, że jedna klasa, jak otworzymy, to będziemy naprawdę bardzo szczęśliwi, bo to przede wszystkim chodzi o to, żeby rozpocząć jak gdyby tą pracę, też dla dobra nie tylko szkoły, ale również i tutaj Izby Administracji Skarbowej, bo wiem, że tak jak we wszystkich formacjach mundurowych dzisiaj brakuje chętnych do pracy, a my właśnie byśmy tutaj takich potencjalnych przyszłości funkcjonariuszy mieli okazję przez 4 lata przygotować, uczyć i mam nadzieję, że z dobrym rezultatem. Czym ta klasa będzie się różnić? Będzie coś specyficznego oprócz tego, co już macie w swojej szkole i w klasach mundurowych? No, na pewno będzie duża różnica, bo przede wszystkim zajęcia, oprócz tych zajęć teoretycznych, które będą tak jak we wszystkich klasach w szkole, będą również zajęcia wyjazdowe, wyjazdy edukacyjne, a więc tutaj do Izby Celno-Skarbowej, jak również na granicę, tak by młodzież jak gdyby nie była przeładowana tylko materiałem i wiedzą teoretyczną, ale również miała możliwość takiego bezpośredniego przyjrzenia się pracy funkcjonariuszy służb celno-skarbowej właśnie na granicy. Na czym polega ta praca, jak wygląda ta praca na granicy, więc myślę, że to będzie też dla nich duże zainteresowanie, duże wyzwanie, no i też różnica. Natomiast różnica też będzie w umundurowaniu, bo mamy mundury w tej chwili formacji Straży Granicznej, Policji,
No i mam nadzieję, że od 1 września pojawią się również podobne mundury, jak tutaj mają funkcjonariusze Izby Celno-Skarbowej. I na koniec, szkoła powiatowa prowadzona przez powiat bialski, ale tak naprawdę to szkoła międzywojewódzka, panie dyrektorze, i chociaż zdanie właśnie o tym. Tyle kierunków, takich ciekawych, że uczniowie z 3 województw. No, w klasach mundurowych mamy uczniów z 3 województw, natomiast w szkole to mamy w ogóle towarzystwo już międzynarodowe, bo mamy tutaj uczniów z całej Polski i w tej chwili bardzo tutaj mocno nas naciskają i uczniowie z Ukrainy, z Białorusi. No, mamy też uczennice, już na pewno skądinąd wiadomo, że również z Włoch, więc to jest takie towarzystwo międzynarodowe, praktycznie z całej Polski. No, tylko liczę na to, że ta pandemia jakoś ustanie i wszyscy jak do tego podejdziemy bardzo poważnie, to mam nadzieję, że 1 września rozpoczniemy naukę normalnie w warunkach szkolnych, na co wszyscy bardzo czekają, bo nie tylko nauczyciele, ale również i uczniowie, którzy na co dzień zazwyczaj szukali różnych możliwości, żeby nie być w szkole, natomiast teraz wszyscy bardzo, bardzo tęsknią za tą szkołą. Także myślę, że od 1 września wszyscy razem spotkamy się właśnie w szkole. Tego typu to jest pierwsza taka inicjatywa, to była wspólna inicjatywa Izby Administracji Skarbowej w Lublinie i dyrektora szkoły. Prowadzimy po roku ewaluację, mamy zaplanowaną tego przedsięwzięcia i jesteśmy otwarci na podobne inicjatywy.